Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. Ze mną studio twórcy, młodzi muzycy i twórcy muzyki, Sylwia Rubin, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Piotrowski, dzień dobry. Dzień dobry. Stworzyliście ostatnio teledysk, piosenkę zatytułowaną Ocal mnie. Pojawił się w internecie, profesjonalnie przygotowany. Ty śpiewasz. Dokładnie. Jest to moja pierwsza piosenka, z którą zadebiutowałam. Ocal mnie, jest to bardzo intymna, bardzo emocjonalna piosenka, z którą chciałam właśnie ruszyć w rynek muzyczny, aby pokazać całą siebie. Ale cała ekipa, która pracowała przy tym teledysku, to młodzi ludzie. Wymyśliliście sobie od początku do końca, tak? Ty tworzyłeś ten teledysk. Tak, ja jestem producentem jakby całości, czyli teledysku od A do Z, poprzez wyprodukowanie i reklamę i marketing jakby. Ale jakby był to taki proces, że to troszkę trwało, bo niestety COVID nam przeszkodził. Jakby musieliśmy dokończyć zdjęcia początkiem czerwca, a pierwszy etap powstał w marcu, więc tak naprawdę nie było łatwo, ale udało się dopiąć projekt. Jak powstaje taki teledysk? Co zrobiliście, żeby to wyglądało profesjonalnie? No bo teledysk jest profesjonalny, ty śpiewasz, jest ścieżka dźwiękowa, jest scenariusz, jest reżyseria. Jak to było? Jak tworzyliście? Kto tworzył? Spotkaliśmy się we trójkę z Sylwią, przyszła do nas i już na etapie... We trójkę, czyli Sylwia... Jest jeszcze Mikołaj Kałużny, który jest reżyserem i scenarzystą teledysku. I na spotkaniu w trójkę po prostu Sylwia nam powiedziała, jakby to mniej więcej widziała. A my już przechwyciliśmy pałeczkę i całą resztę jakby dorobiliśmy. Koncepcję, scenariusz, lokalizację, obsadę i tak dalej. No i zrealizowaliśmy to wszystko. Przede wszystkim chciałam, żeby to chwytało za serce i cieszę się, że chłopaki jakby poczuli ten klimat, o co mi chodziło, żeby chwycić, wzruszyć i przekazać pewne emocje, żeby ludzie się zatrzymali oglądając to i mieli pewne przemyślenia, tak? Bo wiele osób ma jakieś tam rany z przeszłości, które nas dręczą, czasami nie możemy o czymś zapomnieć. A ta piosenka jest o tym, żeby właśnie stanąć, zapomnieć i iść do przodu, że jest nadzieja, że będzie lepiej. Jak powstaje teledysk tutaj na Dolnym Śląsku? Bo jednak te główne firmy producenckie, ci twórcy przenoszą się do stolicy. W stolicy tak. Jest wszystko, w stolicy można tworzyć, ale wy postanowiliście, że do stolicy nie pojedziecie, tylko będziecie robić tutaj. Dlaczego? Że działamy sami. Ponieważ chciałam mieć kontrolę nad tym, co tworzę. Czyli i nad tekstem, muzyką, czy nad teledyskiem, a nie powierzając komuś, kto narzuci mi pewne pomysły, z którymi no, mogłabym na przykład się nie zgadzać, tak? Więc chciałam spróbować samemu wszystko od A do Z, jak to powstaje. No i cieszę się, że się udało. No i magia internetu, tak? Można spotkać fantastycznych ludzi i może powstać coś. I stworzyć coś zespół i później wyprodukować coś pięknego i chwyta za serce. A znaliście się wcześniej? Nie. To jak? Magia internetu? Mówisz, że magia internetu? Wrzuciłaś w internet młodzi twórcy, czy jak to się stało? Wrzuciłam, że chcę zrobić teledysk i czekam na super propozycję, że napisałam właśnie piosenkę, która jest dosyć bardzo emocjonalna i chciałabym, żeby była w czerni i bieli. I dostałam właśnie tutaj propozycję od Tomka. Dzwoniliśmy się z Sylwią chyba wieczorem któregoś dnia i już na etapie rozmowy pierwszej było takie flow, że wiedzieliśmy, że to zrobimy i już po prostu później kwestia tylko spotkania i ustalenia szczegółów. No Mikołaj Kałużny jest, już ma pewne doświadczenie, tak? Bo i tworzył spektakl i pracuje cały czas z młodzieżą i też wiem, że w tym teledysku młodzieży z Kuźni Talentów się też tutaj przewinęli, tak? Wykorzystujecie jakieś swoje zainteresowania swoich znajomych. Oczywiście, jakby Mikołaj jest też u mnie w produkcji. Jakby zaraz po mnie drugim reżyserem, który realizuje bardzo wiele rzeczy i to jest nasz już któryś z kolei teledysk wspólny, ale ten chyba jest najlepszy. Mikołaj fantastyczną historię zobaczył w tym utworze. Tak, tak. Ja dałam mu tekst, zaśpiewałam, a on zobaczył tą fajną historię. Ja mówię, tak, to jest dokładnie, co ja chciałam przekazać. Więc... Czyli chemia. Tak, chemia, telepatia, nie wiem, jak to nazwać, ale to było to, co chciałam po prostu osiągnąć. Dlaczego zajęliście się produkcją muzyki, produkcją teledysku? Dlaczego ty śpiewasz? Bo śpiewasz od dziecka, prawda? Domy kultury, różne warsztaty wokalne, konkursy. Dokładnie. To zaczęło się tak, iż mój tato zapisał mnie najpierw na tańce.
No i fajnie tańczyłam, natomiast i tak zawsze uwielbiałam śpiewać. Wiadomo, jak typowa dziewczyna, szczotka do ręki i jazda. Dajesz tak, MTV. Mikrofon, tak? Tak, dokładnie. I śpiewałam i tato postanowił, że jednak nie, może jednak na śpiew. No i moja fantastyczna nauczycielka, pani Magda Durecka, ona na początku też prowadziła te tańce, ale powiedziała, że otwiera chór gospel wraz z panią Marleną Liśkiewicz i powiedziała, że chcą, żebym spróbowała. No i tak się zaczęło, pokochałam muzykę. Ale nie jesteś chórzystką gospel. Ale nie jestem. Przewinęłam się przez wiele właśnie innych jeszcze jakby zespołów muzycznych, też muzykę rozrywkową, studię Singer śpiewałam z moją fantastyczną grupą, rodziną wokalną, która mnie wspiera i wspieramy się nawzajem. Każdy idzie tą ścieżką muzyczną, mimo że już jakby nie chodzimy do tego Młodzieżowego Domu Kultury. Natomiast jeden jest instruktorem, drugi jest wokalistą, inny tworzy, więc fajnie, że to jednak w nas się tak głęboko zaszczepiło. Ale mówiłaś, piszesz w swoim CV, który wysłałaś, że marzyłaś o tym, oglądając w telewizji programy, że kiedyś staniesz na scenie. Tak. Czyli gdzieś to od dziecka było. Tak, od dziecka było, zawsze oglądałam. To wszystkie od przedszkola do Opola na początku było. Jejku, to zawsze marzyłam, zawsze mówiłam rodzicom, że chciałabym wystąpić na takiej scenie, więc mam nadzieję, że kiedyś ze swoim jest utworem jest blisko. A na takiej scenie. Czy ty też myślałeś o tym, żeby tworzyć filmy, żeby tworzyć teledyski? Od małego, czy to jakaś ta ścieżka kariery, no tej, wy jesteście na początku kariery, no tak. Ale już robicie coś swoimi siłami. Czy jak to było w twoim przypadku? Na pewno teledysków nie planowałem od samego początku. Ale film? Tak, film. Ogólnie ja zaczynałem w ogóle od statystowań w serialach, żeby w ogóle móc sobie zobaczyć, jak to wygląda od środka, bo jak oglądałem telewizję i powiedzmy chciałem tam być, i zobaczyć to, jak to wygląda i tworzyć w ogóle filmy. Tak naprawdę dzięki temu, że bywałem na tych planach, mogłem podglądać ten cały świat, pracę reżyserów, aktorów i to było coś pięknego. Aż później pojawiły się jakieś epizody, mniejsze role, troszkę większe w serialach wrocławskich. Aż gdzieś w liceum, jak się już tu przeprowadziłem do Wrocławia, nadarzyły się takie sytuacje, żeby tworzyć już krótkie formy, powiedzmy spotów reklamowych, czy reklam, czy swój pierwszy film 37-minutowy dramacik obyczajowy zrobiłem i niedawno miał premierę w sumie. Tak jakby teledysk to jest też taka forma, gdzie musimy historię skrócić i ją fajnie i opowiedzieć trzeba tak, od początku do końca. Właśnie, tak? I to jest bardzo fajna forma i na tym można sobie trenować, zanim się stworzy pełnometrażowy film. A jakby jeszcze nie jestem przygotowany, żeby stworzyć pierwszy pełnometrażowy film, bo to jest jakby proces. Jakby do niego trzeba po prostu dojść poprzez krótkie formy. Tak teledyski są bardzo przydatne przy tym i tak naprawdę wtedy trzeba się sprawdzić w takiej roli, w takiej. I to na pewno pomoże zrealizować w przyszłości większy projekt filmowy. Czyli wy podążacie od dziecka za swoimi marzeniami. Tak. Jakby podobne mamy CV, dopiero dwa dni temu żeśmy sobie czytali, to tak, kurczę, no podobne. A jak sądzicie, czy Dolny Śląsk jest przyjazny dla twórców kultury, dla twórców sztuki? Jest bardzo przyjazny. W ogóle tutaj we Wrocławiu jest tak dużo wokalistów, tyle talentów nieodkrytych, że w ogóle cały świat powinien usłyszeć o nich. To jest niemożliwe, że takie talenty gdzieś są pochowane. Ale fajnie, tutaj tętni życiem przede wszystkim w temacie właśnie muzyki. Przecież ile na rynku muzyków stoi, tak? Gra czy śpiewa. Fantastycznie. Jakby ja uważam, że Wrocław jest jakby zaraz po Warszawie jednym z takim miastem głównym, ponieważ tutaj artystycznie bardzo dużo się dzieje. Jakby moim zdaniem nie trzeba wyjeżdżać do stolicy, żeby móc coś realizować, czy to filmy, czy muzykę, czy cokolwiek innego, tylko tak naprawdę można wszędzie działać. Wiadomo, że w miasteczku czy na wsi jest ciężko. Sam ze wsi pochodzę, gdzie jest 10 domków, ale no tam jakby nie da się tworzyć filmów, choć drugi swój film już tam nagrałem, ale jeszcze się jakby przechodzi proces postprodukcji. Ale jakby myślę, że Wrocław jak najbardziej sprzyja młodym osobom i nie tylko młodym, bo artystom i osobom, które zaczynają tak naprawdę swoją drogę, a mam pełno znajomych, co statystują na przykład w serialach, to jakby dzięki temu, że we Wrocławiu jest produkcja filmowa i oni tworzą te filmy i seriale, to tak naprawdę każdy gdzieś tam się jest w stanie odnaleźć w
swojej ścieżce. To nie też tylko. Chodzi o determinację. Jeżeli komuś bardzo zależy, chce coś osiągnąć, to to osiągnie dzięki ciężkiej pracy. A jak sądzicie, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces? Czym dla was jest sukces? Bo teraz jesteście na początku drogi, macie pierwszy teledysk, pierwszy poważny teledysk, który wyszedł już od początku do końca, scenariusz, reżyseria i tak dalej. Możemy oglądać i on jest zrobiony już profesjonalnie. Ale gdzieś tam dalej pewnie macie jakieś marzenia. Co trzeba zrobić? Jakie macie cele? Dalej ciężko pracować, tworzyć, wydawać, iść do przodu za ciosem. Dla mnie ten utwór to już jest także sukcesem. To już jest po prostu krokiem do przodu, spełnieniem pewnych marzeń, tak? Bo zawsze... ja pamiętam, jak Sylwia przed w ogóle rozpoczęciem drugiego dnia zdjęciowego napisała wieczorem: Tomek, jak ja się cieszę, że mogę marzenie spełnić swoje, i ja tak czytając to mówię: kurde, już jutro jest drugi dzień zdjęciowy, ostatni, i po prostu stres dostałem po tej wiadomości, ale się cieszyłem jeszcze bardziej niż ona. Ale co chcecie dalej robić? Jakie macie plany? Jakie nagrywać masz plany? Płyty, ja nagrywać płyty, trasy koncertowe, przede wszystkim to. Czyli muzyka to twoje życie? Tak. A ty jakie masz plany? Dla mnie jakby film jest całym życiem i teraz pracuję nad wytwórnią muzyczno-filmową, bo czegoś takiego w Polsce nie ma, a mam znajomego, z którym się jakoś tak po prostu zgadaliśmy, że on robi muzykę, ja robię film i połączyliśmy po prostu się. Już od pół roku pracujemy nad tym, żeby poza moją produkcją Seven Studio Productions była też nowa wytwórnia, która będzie się zajmowała tworzeniem tego i tego jakby. I to też jest wygodne dla właśnie artystów czy wokalistów. Dobrze powiedziałem? Tak. Wokalistów, żeby móc zrobić teledysk. Najpierw jakby utwór, a później teledysk poprzez jeszcze zaplanowanie działań marketingowych. I to też jest bardzo fajne. Będziecie jeszcze współpracować? Myślę, że tak. Jakiś Mam kolejny nadzieję. Teledysk się szykuje? Jaka kolejna piosenka? Może? To znaczy może nie piosenka, ale tak zdradzając, jakby ja trzeci film w grudniu planuję stworzyć i planuję Sylwię, żeby napisała piosenkę do tego filmu. A, czyli już konkretne plany muzyczno-filmowe. No, można tak zdradzić. Trzeba się wspierać. Zobaczymy, co będzie dalej. A co do drugiej piosenki, to nie wiem, Sylwia, masz w głowie jakąś kolejną piosenkę, już co to jest za pomysł? Gotowa, natomiast nie chcę zdradzać szczegółów, bo jeszcze trzeba ją rozbudować, ale jest już tekst cały napisany, melodia jest, więc tylko działać. A jak tworzy się piosenkę? Bo mówiłaś, że napisałaś tekst, śpiewasz tę piosenkę, ale przecież są potrzebni muzycy. Masz grupę swoich muzyków, czy wynajmujesz, jak tworzysz? To jest różnie. Przede wszystkim, jak było przy teledysku Ocal mnie? Ocal mnie powstało tak, iż napisałam tekst, przelałam swoje emocje, no i od razu przewinęła mi się melodia, tak, którą mam śpiewać. Nabijałam podstawowe akordy na keyboardzie, no i zaśpiewałam moim koleżankom właśnie z grupy wokalnej. Ja mówię: super, Jezu, ty musisz to wydać, musisz to pokazać światu. A ja oczywiście: nie, gdzie tu wstyd, mój tekst, ja nie wiem, czy to jest na tyle dobre, czy na pewno. Ale tak mnie podbudowały i wspierały, że przede wszystkim powinnam uwierzyć w siebie. Jeżeli chcę coś osiągnąć, to muszę uwierzyć w siebie i pokazać. Więc przełamałam się, pokazałam mojemu trenerowi z Laboratorium Śpiewu i Mowy, gdzie szkolę swój głos, tutaj we Wrocławiu. No i on zaaranżował ten kawałek. Po prostu też nie wiem, jakim cudem zaśpiewałam mu tą piosenkę, zobaczył tekst i od razu tak rozbudował tą piosenkę, przelał te wszystkie emocje na piano, które chciałam, żeby były, tak? Czyli wsparcie ludzi, tak? Tak. To jest cudowne, że można wpaść na tak fantastycznych ludzi, którzy poczują ten klimat, poczują tą chemię. To jest tak, że jeśli jakby nie będzie tych osób na tej drodze, gdzie się coś stworzy, to nie ma szans jakby... To jest ciężko. Samemu się nie da zrobić w sumie muzyki, chyba że się da, ale na pewno jest to trudne i na pewno nie będzie miało tego wydźwięku takiego, jak się połączy kilku profesjonalistów. Tak. A co dalej z teledyskiem, co dalej z piosenką? Czy powstanie jakiś singiel, czy wydajesz, czy będą kolejne piosenki, tak, czy będzie dalej... Będzie kolejny singiel, to na pewno. Na razie teraz Ocal mnie. Będziemy promować. I promuję. Drodzy Państwo, za chwilę teledysk Ocal mnie w wykonaniu Sylwii Rubin, a moimi Państwa gośćmi byli właśnie wokalistka Sylwia Rubin oraz twórca teledysku Tomasz Piotrowski. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. A ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na teledysk.
Czas mnie prześladuje, żal i smutek nie ustępuje, lecz serce rwie się wciąż do przodu. Chcę zapomnieć, mieć nadzieję, że będzie lepiej, że ocaleję. Ciągle los mi plącze nogi. Ocal mnie, nie chcę wciąż góry.